Dzisiaj jeden z moich ulubionych świątecznych przepisów. Będzie w nim konfitura pomarańczowa, czekolada, przyprawy korzenne. Jednym słowem, tort pomarańczowo-piernikowy. Naprawdę rewelacja. Myślę, że tort piernikowy z konfiturą pomarańczową to będzie bardzo pasujące ciasto na święta. Zabieramy się za pracę. Przygotujemy biszkopt czekoladowo-marcepanowy. Użyjemy masy marcepanowej. Pokroję w drobne kostki. Będzie łatwiej nam ją utrzeć z masłem. Wszystko wrzucam do miksera. Dodaję miękkie masło. Stopniowo będziemy dodawać żółtka. Masa nam się uciera, my w międzyczasie rozpuścimy czekoladę. Miseczkę umieszczę nad gotującą się wodą. 150 g czekolady deserowej. I czekamy, aż się rozpuści. W międzyczasie przesieję mąkę. Wymieszam ją z przyprawą do piernika. Połączyłem goździki, cynamon, kardamon, odrobinę anyżu. Naprawdę będzie bardzo aromatyczne. Czekolada się pięknie rozpuściła. Masa myślę, że już też jest gotowa. Przełożę ją do miski. Masę mamy bardzo ładnie utartą. Gdzie nie, gdzie jeszcze pokazują się kawałeczki nierozbitego marcepana, ale to akurat nie przeszkadza. Teraz ubiję białka z cukrem. Stopniowo dosypuję cukier. Białka się ubijają. Ja do mąki wymieszanej z przyprawą do piernika dodam proszek do pieczenia i sodę. Też wszystko dokładnie wymieszam. Białko już się kończy ubijać. Ja już mogę połączyć rozpuszczoną czekoladę z masą marcepanową. Dokładnie wymieszam. Już się robi piękne czekoladowe. Stopniowo dodam mąkę wymieszaną z przyprawami, proszkiem do pieczenia, sodą. Białko pięknie ubite dodaję do masy. Masę przekładam do foremki. Foremkę wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia. Biszkopt wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. Czas pieczenia 30-35 minut. Zapach daje znak, że biszkopt już jest chyba gotowy. Zobaczcie, wygląda pięknie. Pachnie też ładnie. Biszkopt stygnie. My w międzyczasie przygotujemy poncz do nakropienia biszkoptu. Zrobię go o takim klasycznym smaku wanilii. Oczywiście wykorzystam naturalną laskę wanilii. Poncz już mamy gotowy. Możemy go odstawić, niech stygnie. A tutaj od razu wstawimy śmietankę na ganasz. Śmietanka z miodem już mi się zagotowała. Zestawię ją z ognia. Zacznę dodawać czekolady. Jeszcze czekolada mleczna. Zobaczcie, jak pięknie się połączyła czekolada ze śmietanką. Teraz dodam miękkie masło. Jeszcze chwilę pomieszam, niech masło się rozpuści do końca. Przeleję go do miseczki. I odstawię do wystudzenia. Z góry biszkoptu zetnę tą warstwę, która się przypiekła. Biszkopt staramy się przekroić na dwie równe połowy. Dolną część wstawiam do tortownicy. Na patelnię wykładam konfiturę. Dodam jeszcze nasionka z laski wanilii. Dosłownie przez chwilę rozpuszczam na patelni konfiturę tylko po to, żeby się nam rozkleiły pektyny. Nakropię biszkopt ponczem waniliowym. O. I konfiturkę z pomarańczy
wykładam na spód naszego tortu. Teraz pomogę sobie workiem cukierniczym. Za pomocą worka wyszprycuję ładnie równą warstwę ganaszu na konfiturze pomarańczowej. Biszkopt, który ścinałem z góry, wstawię do dołu. Przycisnę, żeby się dobrze przykleił z warstwą ganaszu. Nakropię dość obficie ponczem waniliowym. Tort już mamy złożony, chłodzi się nam. Została nam jeszcze tylko do zrobienia polewa. Wszystkie składniki razem zagotujemy i na końcu dodam przesiane kakao. Już się nam zaczyna gotować. Dodam przesiane kakao. Myślę, że mogę już dodawać namoczoną w wodzie żelatynę. Niech się rozpuszcza. Polewa już gotowa. Tort już bardzo ładnie ściągnął. Teraz już zostało nam obsmarować. Torcik cały dookoła obsmarowujemy ganaszem. Myślę, że wystarczy. Przełożę torcik na blaszkę. Wstawię do lodówki. Myślę, że polewa już przestygła wystarczająco, żebyśmy oblali nasz tort. Przełożę go sobie na taką podstawkę, żeby ładnie ściekało. Torcik jest już prawie gotowy. Zostało jeszcze tylko to, co najfajniejsze, dekoracja. Dekorację przygotujemy z czerwonej masy cukrowej. Wyrobię ją dokładnie, żeby się lepiej wałkowała. Delikatnie podsypię cukrem pudrem. Zrobimy z tego tortu prezent. Brzegi zawinę troszeczkę do środka. I jeszcze pasek, który nam wykończy kokardkę. Już mamy gotowe. Tak naprawdę tort już mamy gotowy, ale jeszcze może 2 albo 3 gwiazdki anyżu położę. Ale pamiętajcie, przed jedzeniem trzeba je zdjąć. A ja chciałbym wam życzyć przy tej okazji zdrowych i przede wszystkim wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Bo myślę, że takie życzenia najbardziej przypadają nam do gustu. Wesołych świąt!